31 sierpnia, godzina 8 rano, przed nami ostatni dzień letniego okienka transferowego. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, czy nasz Jurek jeszcze dokona jakichś wzmocnień zespołu. O tym przekonamy się już wkrótce. Ale w tym odcinku czeka nas znacznie więcej emocji, m.in. tych związanych z losowaniem fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zagramy pierwsze mecze w tych elitarnych rozgrywkach, choć nie wiemy jeszcze z kim. Na Eredivisie zmierzymy się m.in. z PSV Eindhoven. Zatem nie ma czasu do stracenia, zostaw tylko łapkę w górę i startujemy. Potrzebowaliśmy rywala, czy też wartościowego zmiennika dla naszego numeru 1, wychowanka i reprezentanta Holandii Justina Bailoa. No i jest. Za 3,5 miliona euro kupujemy z francuskiego Monaco naszego dobrego znajomego, Radosława Majeckiego. Ten 23-letni zawodnik kiedyś był uznawany za olbrzymi talent, zdążył nawet zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Polski. Niestety ta kariera nie potoczyła się tak, jakby tego oczekiwał sam Majecki. No ewidentnie coś nie pykło. Mimo wszystko to bramkarz bardzo solidny, wciąż bardzo młody. No i oczekujemy, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. No i w naszym klubie się rozwinie. Co jest nie bez znaczenia, to fakt, że Majecki płynnie posługuje się językiem holenderskim, a to dlatego, że zeszły sezon spędził na wypożyczeniu w belgijskim Cercle Bruges. Kiedyś Monaco kupiło go z warszawskiej Legii za 7 milionów euro. My teraz odkupiliśmy za połowę tej sumy. Wydaje się zatem, że zrobiliśmy nie najgorszy interes. Sprzedajemy, a właściwie bardziej pozbywamy się z klubu 20-letniego pomocnika Lenarda Hartiesa, na którego co ciekawe skusiło się Porto i dodatkowo zapłaciło nam 5 milionów euro. Świetny interes, wydaje się bowiem co najmniej wątpliwe, żeby ten dwukrotny reprezentant holenderskiej młodzieżówki w przyszłości jakoś znacząco się rozwinął. Zeszły sezon spędził na wypożyczeniu w Rodzie Kerkrade na zapleczu holenderskiej ekstraklasy, no a teraz będzie kontynuował karierę w Portugalii. A tymczasem na naszym pokładzie pojawia się nowa twarz. Nie jest to co prawda transfer definitywny, a tylko wypożyczenie, bo na takiej właśnie zasadzie z Manchesteru United ściągamy młodziutkiego 21-letniego skrzydłowego Amada Diallo. Co warte podkreślenia, za to wypożyczenie nie będziemy płacić złamanego eurocenta. Dlatego tym bardziej ten transfer wydaje się być strzałem w dziesiątkę. No taki zawodnik jest zupełnie za darmo. Wszechstronny ofensywny pomocnik, choć najbardziej prawoskrzydłowy. Czy zastąpi ulubieńca kibiców Sebastiana Szymańskiego? No wydaje się, że powinien, bo ma ku temu wszelkie predyspozycje. Amad Diallo został kupiony przez Manchester United w sezonie 2020-2021 z włoskiej Atalanty za kwotę aż 22 milionów euro, ale w Czerwonych Diabłach nie zdążył za wiele pokazać. Później był wypożyczany w Glasgow Rangers, w Sunderlandzie, a teraz będzie na takiej zasadzie grał u nas. Ten transfer wychodzący dla niektórych kibiców może być pewnym zaskoczeniem. Sprzedajemy bowiem do meksykańskiego Cruz Azul za okrągłe 10 milionów euro ofensywnego pomocnika Ezechiela Bulodę. Ten 22-letni Argentyńczyk umiejętności bowiem ma, wciąż jest bardzo młody, a i potencjał wydaje się być jeszcze nie w pełni wykorzystany. Mimo wszystko w ubiegłym sezonie spisywał się raczej poniżej oczekiwań. W 27 występach, głównie z ławki rezerwowych, strzelił tylko 4 gole, dorzucił 2 asysty. Kiedyś kupiony przez Feyenoord za 8 milionów euro, teraz sprzedany za dychę. Rozstajemy się z nim bez żalu. A przed nami już wielkie emocje związane z losowaniem fazy grupowej Ligi Mistrzów. Trzydzieści 2 drużyny, 4 koszyki, my znaleźliśmy się w tym z numerem 3, razem z Benficą, Bayerem Leverkusen, Red Bull Salzburg, Szachtarem, Rangersami, Lazio i Cyrweną Zvezdą. Maszyna losująca odpalona, turbo, błyskawiczne losowanie, no i zaraz będziemy mieli wszystko jasne, spójrzmy. Jesteśmy zatem w grupie D, zagramy ponownie z Manchesterem United, ponownie, bo przecież z Czerwonymi Diabłami mierzyliśmy się w ubiegłym sezonie, tyle że w fazie grupowej Ligi Europy, a oprócz tego czeka nas Juventus Turyn i AS Monaco. No powiedzmy sobie szczerze, no nie było to najszczęśliwsze losowanie dla naszego zespołu, no ale co zrobić, los tak chciał. Wygląda więc na to, że nasze szanse na wyjście z tej grupy są minimalne, żeby nie powiedzieć równe zeru. Mało tego, zajęcie trzeciego miejsca będzie niezwykle trudne, a powalczymy o nie najprawdopodobniej z francuskim Monaco. No zobaczymy. A tymczasem w naszych szeregach witamy kolejnego nowego zawodnika. Tego pana chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To 24-letni pomocnik Jakub Moder, którego kupujemy z angielskiego Brighton za kwotę aż 8,5 miliona euro. Ten 20-krotny reprezentant Polski to uniwersalny środkowy pomocnik, zresztą wszyscy doskonale go znamy. Po przyjściu do Feyenoordu otrzymał najwyższy kontrakt w zespole, opiewający na kwotę ponad 100 tysięcy euro miesięcznie. Liczymy zatem, że wskoczy do wyjściowej jedenastki, choć z drugiej strony
konkurencja na tej pozycji nie jest słaba. Jak wiadomo, Brighton kupił Jakuba Modera w sezonie 2020-2021 z poznańskiego Lecha za 10,5 miliona euro. Wydaje się jednak, że angielska Premier League to były za wysokie progi jak dla tego zawodnika, ale holenderska Eredivisie powinna być już w sam raz. Tym samym letnie okienko transferowe zamkło się z hukiem. Na zakup nowych zawodników wydaliśmy niecałe 20 milionów euro. Suma wpływów ze sprzedaży osiągnęła 35 baksów, tak więc ładny pieniądz. Wyszczególniony mamy tutaj trzy wypożyczenia: Benjamina Szeszko, Amada Diallo i Leo Stigarta i nasze główne transfery wychodzące: Danilo Pereira, Ezechiela Bulode i Roberta Bożenika. A oprócz tych trzech wypożyczeń do klubu zakontraktowaliśmy również zakupionego z norweskiego Molde za 6 milionów euro Siverta Mansferka, Daniela Ruiza kupionego z Milonairos za 1,5 miliona, Radosława Majeckiego z Monaco za 3,5, no i ten ostatni transfer Jakuba Modera z Brighton za 8,5 miliona euro. No i jeszcze krótkie podsumowanie tego dopiero co zakończonego holenderskiego okienka transferowego. Najwyższe wydatki? Proszę bardzo, nasz Feyenoord. Najwięcej sprzedanych piłkarzy, bo aż 29, ponownie nasz klub. Przy czym głównie to zawodnicy z głębokich rezerw i mało perspektywiczna młodzież. Największy transfer okna to sprzedany z Ajaxu do Olimpiku Marsylia Owen Windal. Co prawda nie widzimy dokładnie jego umiejętności, ale to naprawdę mocny lewy obrońca, aktualny reprezentant Holandii. No i cóż, Ajax na tej pozycji doznał osłabienia. No a najgłośniejszy transfer ostatniego okienka, przynajmniej według mediów, to nasze wypożyczenie z Manchesteru United, Amada Diallo. Reasumując, tak wygląda nasz pierwszy skład w pełnej okazałości, którym będziemy walczyć całą rundę jesienną. Mamy zatem dwóch bramkarzy, mamy dwóch środkowych napastników, mamy wielką gwiazdę Orkuna Kokczu, mamy również doświadczenie w postaci 31-letniego Gernota Traunera, mamy w końcu dwie perełki niezwykle utalentowanych, Jadena Slory i Antoniego Milambo. Skład mamy zatem równy i mocny. Czy wystarczająco mocny, żeby powalczyć o mistrzostwo Holandii? No cóż, czas pokaże. Według przedsezonowych prognoz bukmacherskich po raz kolejny absolutnym faworytem do wygrania Eredivisie z kursem 1,62 jest Ajax Amsterdam, no ale trudno się dziwić. Jedenastka marzeń według mediów jest praktycznie w całości zbudowana z piłkarzy Ajaxu, no może oprócz naszego środkowego pomocnika Orkuna Kokczu. Dlatego też nasz Feyenoord jest na miejscu drugim z kursem 6,0, a tuż za naszymi plecami z kursem 8,0 PSV Eindhoven. Tak więc nie po raz pierwszy ta trójka powalczy o mistrza kraju. Tyle pieniędzy na koncie to jeszcze nie mieliśmy. Bilans ogółem wynosi niecałe 65 milionów euro. Tym samym stan finansów określany jest jako bogaty. Mamy już zapowiedź naszego pierwszego ligowego spotkania we wrześniu. Gramy na wyjeździe z FC Groningen. To zespół, który w zeszłym sezonie był absolutną sensacją rozgrywek Eredivisie. Ostatecznie zakończyli na trzecim miejscu w tabeli, tuż za naszymi plecami. Tak więc ten mecz nie musi należeć do łatwych. Tym bardziej, że jesteśmy osłabieni brakiem kontuzjowanego Dilorsuna, a i występ Amada Diallo stoi pod znakiem zapytania. No to jeszcze nasza wyjściowa jedenastka i lecimy. W bramce oczywiście Bailu, w obronie od lewej Petersen, Trauner, Ostigard i Trauda. Na środku pomocy Mansfergi, Timber, ofensywne trio Ruiz, Orkun Kokczu i Walemark, a na szpicy Santiago Jimenez. No już jesteśmy w szatni domowego obiektu FC Groningen. W wyjściowej jedenastce drużyny gospodarzy brak jakichś znanych nazwisk, tak więc nie ma na co czekać. Grajmy. 3 września, godzina 14.30. Groningen w ustawieniu 4-2-3-1. Ofensywne trio Kruger, Suslovin, Gonge, a na szpicy, jak widzieliśmy, Postema. No jeszcze nasza formacja, ale tą doskonale przecież wszyscy znamy. Tak więc już czekamy na tabelę, bo tutaj po dwóch kolejkach Groningen dopiero na 16 miejscu z jednym punktem, my na 4 z 6. Gospodarze rozpoczynają swoją akcję ofensywną od bramkarza. Duarte, podanie do przodu, Ngonge łamie tu akcję do środka boiska. Postema dostrzega na prawym skrzydle wychodzącego Strausa. Ten ma tu trochę miejsca, ale jest również nasz obrońca. Zwolnił, podanie do Ngonge. Ten dośrodkowanie w pole karne. Kruger, uderzenie z pierwszej, piłka ląduje w bramce. No co za zaskoczenie, to jest raptem 3. minuta tego spotkania, a my tymczasem przegrywamy 0-1. No nie tak to miało się rozpocząć. Gustafsson przy piłce w centralnej strefie boiska, dalekie, prostopadłe zagranie w nasze pole karne. Jest tu Postema pod linią końcową, wycofuje Ngonge, wykłada Kruger, uderzenie, ale nad naszą bramką mieliśmy szczęście. Pedersen przy piłce z lewej strony boiska, Mansferg rozgląda się, daleka wrzutka w pole karne niestety, ale Jimenez staje przed szansą, uderzenia, ale w ostatniej chwili zablokowane. Jeszcze Ruiz tutaj zbiera futbolówkę, jeszcze mamy szansę, jeszcze dośrodkowanie, ale piłka ląduje w rękawicach bramkarza, no niestety.
Østigard wyprowadza piłkę z naszej połowy. Hertrauda, Timber, Wallemark, wszystko na jeden kontakt. Ładne zagranie na wolne pole. Jest tutaj Orkun Kokcu, dośrodkowanie. Jimenez z pierwszej piłki, ale huknął pod poprzeczkę. No bramkarz absolutnie bezradny, a więc w końcu doprowadzamy do wyrównania. 22 minuta, mamy 1-1. No i to jest koniec pierwszej połowy. No rozpoczęło się to wszystko źle od straconej bramki, ale na szczęście zdołaliśmy wyrównać. Wszystko jest jeszcze możliwe, ten mecz można wygrać. To już 59. minuta meczu, robimy zmianę na lewej obronie. Boisko opuszcza słabo dzisiaj wyglądający Petersen, w jego miejsce Hansko. Nasz lewy obrońca, dalekie diagonalne zagranie, Wallemark bezpośrednio do środkowania, ale niestety gospodarze wybijają. Ruiz zbiera piłkę, Orkun Kokcu zabiera się dynamicznie, wpada w pole karne, no i jest przewracany, no to nie może być inna decyzja, to musi być jedenastka. Do piłki na wapnie podchodzi sam poszkodowany Orkun Kokcu, pewne uderzenie płaskie po ziemi przy samym słupku. Bramkarz rzucił się w przeciwnym kierunku, a my w 65. minucie wychodzimy w końcu na prowadzenie, mamy 2-1. No i tylko tego brakowało. Nasza gwiazda Orkun Kokcu kontuzjowany, no miejmy nadzieję, że to nic poważnego. W jego miejsce na boisko wprowadzamy młodziutkiego Milambo. Rozpędzony Timber przekracza z piłką środkową linię boiska. Zagranie na prawą stronę w tempo do włączającego się w akcję ofensywną Hertraudy. No ale niestety traci futbolówkę, no jakże łatwo, no niedopuszczalna sytuacja. Już gospodarze ruszają z kontratakiem, no robi się niebezpiecznie. Suslow podaje w pole karne, uderzenie minimalnie, kąsłupka. No mieliśmy mnóstwo szczęścia. To już doliczony czas gry, jeszcze robimy jedną zmianę. Wyczerpanego Wallemarka na prawym skrzydle zamieni Amad Diallo. Trauner wyprowadza piłkę z naszej strefy obronnej. Mansferk, Hansko bezpośrednio do Ruiza. Ten łamie akcję w kierunku środka boiska. Podanie do Amada Diallo. Ten ładnie prostopadle do Jimeneza. Piękne uderzenie. No absolutnie bramkarz bez szans. A więc stawiamy kropkę na D. 92 minuta. Mamy 3-1. No i to jest koniec tego spotkania. Rozpoczęło się to wszystko źle od straconej bramki już w trzeciej minucie, ale później strzelaliśmy już tylko my. Dwa gole Jimeneza, jedno trafienie z karnego Orkuna Kokcu. Wygrywamy ostatecznie 3-1 i to zwycięstwo jest jak najbardziej zasłużone. Statystyki to potwierdzają. Po pierwszych trzech kolejkach mamy zatem 9 punktów i chwilowo jesteśmy na drugim miejscu. No i tego się właśnie obawialiśmy. Nasza gwiazda Orkun Kokcu w trakcie tego meczu z Groningen doznaje kontuzji. To uraz mięśnia czworogłowego uda, niezdolny do gry aż do 6 tygodni. No może nie ma dramatu, zawsze mogło być gorzej, no ale dobrze też niestety nie jest. Bo Kokcu to przecież absolutny lider naszego zespołu. Niestety w ostatnim czasie jest niezadowolony ze swojej sytuacji w klubie, no i chce odejść. Jest wystawiony na listę transferową na żądanie, ale zainteresowanie nim przejawia tylko Inter Mediolan. No zobaczymy, co z tego wyniknie w przyszłości. A tymczasem bukmacherzy mają pełne ręce roboty w związku z zestawieniem szans na zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Absolutnym faworytem z kursem 4-0 jest obrońca tego trofeum Bayern Monachium, a także Manchester City. W dalszej kolejności Liverpool, Real Madrid, Barcelona i PSG. Nasz Feyenoord z kursem 701 jest jednym z najsłabszych zespołów w tych rozgrywkach. No i chyba się możemy z tym zgodzić. No to jeszcze raz szybki rzut oka na wszystkie grupy w tej edycji Ligi Mistrzów. No niewątpliwie ta grupa A wydaje się być jedną z najłatwiejszych. My, jak wiadomo, nie trafiliśmy najlepiej, czego nie można już powiedzieć o Ajaxie Amsterdam. Real Madrid oczywiście jest poza zasięgiem, ale Red Bull Salzburg czy Gladbach to drużyny jak najbardziej do ogrania. Faworytem do tytułu Króla Strzelców z kursem 2,1 Mbappé, dalej Haaland i Lewandowski. Faworytem do miana najlepszego piłkarza Ligi Mistrzów Mbappé, dalej Haaland i Lewandowski, a De Bruyne. A faworytem do miana najlepszego młodego piłkarza tych rozgrywek tu w końcu Haaland, a dalej Vinicius Junior i Alfonso Davies. No i tylko tego brakowało w takim momencie. Przed nami mecz z PSV Eindhoven, a tymczasem kontuzji ulega nasz bramkarz numer 1, Justin Bailow, stłuczenie kostki, niezdolny do gry do 3 dni. No cóż, nie ma innego wyjścia, skorzystamy z zastrzyków. Oczywiście starcie z PSV Eindhoven to dla naszych kibiców jeden z dwóch najważniejszych meczów całego sezonu, tak więc trudno się dziwić, że to spotkanie przyciągnie na trybuny prawie 50 tysięcy widzów. No i mamy już stosowną zapowiedź tego jakże ważnego wydarzenia. Gramy na naszym De Kuip, tak więc jesteśmy nieznacznym faworytem, ale pamiętajmy, zagramy bez naszego lidera, kontuzjowanego Orkuna Kokcu. Dodatkowo nasz bramkarz Bailow wystąpi na środkach przeciwbólowych. Ze względu na kontuzję Orkuna Kokcu w wyjściowej jedenastce mamy kilka przetasowań. Na ofensywnym pomocniku tym razem zagra Daniel Ruiz, przesunięty z lewego skrzydła, gdzie zostanie zastąpiony przez Dilrosuna. W wyjściowym składzie od pierwszej minuty zobaczymy debiutującego Jakuba Modera. Menedżerem PSV Eindhoven, jak pamiętamy lub też nie, Erik ten Hag. No a w wyjściowej jedenastce drużyny gości kilka naprawdę mocnych nazwisk. Mimo wszystko liczymy na dobry wynik.
Trudno jednoznacznie ten wynik ocenić jako dobry, bo ostatecznie z PSV Eindhoven na naszym terenie zaledwie remisujemy 1-1. Tyle tylko, że ten remis wywalczyliśmy w ostatnich minutach tego spotkania, na dodatek po rzucie karnym. Zresztą statystyki potwierdzają, byliśmy zespołem zdecydowanie słabszym. Współczynnik XG dla naszej ekipy 2,43, tymczasem dla drużyny gości aż 3,18. Chyba możemy być zadowoleni, że tego meczu nie przegraliśmy. Mimo wszystko ten szczęśliwie ugrany jeden punkt chwilowo daje nam fotel lidera, oczywiście chwilowo. Feyenoord na szczycie, no o tym właśnie mowa. Szkoda jednak, że nie udało się wygrać w tak prestiżowym meczu, no ale mówi się trudno. A na pomeczowej konferencji prasowej nasz Jurek pochwalił Justina Bailoa, który właśnie rozegrał swój setny ligowy mecz w barwach klubu. Na dodatek był najlepszym naszym piłkarzem na boisku, a to wszystko na środkach przeciwbólowych. Zapominamy na chwilę o rozgrywkach ligowych, bo rozpoczynamy nasze zmagania w Lidze Mistrzów, na dodatek od razu z wysokiego C. Na naszym The Kuip gościć będziemy wielki Manchester United. Oczywiście faworytem tego spotkania może być tylko jedna drużyna, to Czerwone Diabły. Przed tak ważnym i doniosłym spotkaniem wypada przedstawić wyjściową jedenastkę, a tu od razu na dzień dobry mamy niespodziankę. W bramce zagra debiutujący Radosław Majecki. No wszyscy jesteśmy ciekawi, jak się spisze. Dalej w obronie od lewej Hansko, na środku defensywy Trauner i Ostigard, na prawej Holmgren Petersen. Dwójka środkowych pomocników Mansferk i Moder. Ofensywne trio Ruiz, Valemark i tu też niespodzianka, wypożyczony właśnie z Manchesteru United Amad Diallo. Na szpicy Szeszko. Menadżerem Manchesteru United Mauricio Pochettino, a wyjściowa jedenastka drużyny gości, no cóż, to gwiazdy światowego futbolu. 19 września, godzina 17:45, to dla nas wielki dzień, to nasz pierwszy mecz na salonach Europy w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzów. Spójrzmy zatem na ustawienie gości. Manchester United we formacji 4-3-3, na skrzydłach Sancho i Antony, na ataku Fernandes. Próbujemy wyjść z naszej strefy obronnej. Hansko do Valemarka, ale ten tu atakowany agresywnie. Odzyskujemy jednak piłkę. Hansko, Mansferk, Szeszko rozgląda się. Zagranie prostopadłe. Valemark wychodzi sam na sam z bramkarzem. De Gea broni, szkoda. Rzut rożny dla naszego zespołu. Valemark będzie wykonywał ten stały fragment gry. Dośrodkowanie. Ostigard wyskoczył tam najwyżej. Strzela przepięknie. De Gea nie sięgnął tej piłki. Ależ wyjście tego wypożyczonego z Napoli środkowego obrońcy. 18 minuta. Mamy 1-0. Ależ niebezpieczny rzut wolny dla Manchesteru, no sprzed naszego pola karnego, czy to będzie 1-1? Fernando, uderzenie, piłka ląduje na słupku, no ależ mieliśmy mnóstwo szczęścia. Erik rozpoczyna akcję ofensywną Manchesteru, Eriksen, ależ tu skutecznie atakowany przez Valemarka, już nasz skrzydłowy rusza do przodu, strzela, ale z daleka, zbyt lekkie to uderzenie. To jest koniec pierwszej połowy, jak na razie przecieramy oczy ze zdumienia, prowadzimy z wielkim Manchesterem United na naszym The Kuip 1-0, ale trzeba podkreślić, gramy naprawdę dobry futbol, oby tak dalej. Groźny rzut wolny z prawej strony naszego pola karnego, Eriksen, ostro bita piłka, ale przechodzi całe pole karne, Antony ją zgarnia, Hansko sobie nie poradził, jeszcze jedna wrzutka, Varan tam uderza, piłka trafia w super, ale już mieliśmy znowu szczęście, no szok. Varan wyprowadza piłkę z własnej strefy obronnej, Casemiro, Fernandes na prawą stronę, Eriksen przekracza z piłką środkową linię boiska, zagranie na wolne pole, ależ jest niebezpiecznie, Sancho z ostrego kąta, ależ bardzo się pomylił na nasze szczęście. To już 76. minuta meczu. Z boiska ściągamy słabo wyglądającego Daniela Ruiza. W jego miejsce na lewe skrzydło Javairo Dil Rosun. Majecki rozpoczyna grę spod własnej bramki. Daleki, mocny wykop na połowę przeciwnika. Szeszko ładnie tutaj powalczyło piłkę. Zbierają Dil Rosun. Rozpędzony wpada w pole karne. Jest już pod linią końcową. Wycofuje Mansferk. Uderzenie płaskie. Szeszko dokłada tam tylko nogę. Piłka wturlała się jakimś cudem do bramki. To jest 82. minuta. Mamy prowadzenie 2-0. Coś nieprawdopodobnego. 86. minuta. Boisko opuszcza oddychający już rękawkami Valemark. W jego miejsce nasze cudowne dziecko Milambo. Doliczony czas gry, jeszcze zmiana na czas. Boisko opuszcza wyczerpany Jakub Moder, w jego miejsce Quinten Timber. Szeszko praktycznie z połowy boiska wycofuje piłkę do bramkarza, ale Majecki już, Ostigard, Mansferk, ruszamy do przodu, Timberg, dalekie zagranie, ale niedokładne, niestety Varan przechwytuje, Szeszko tutaj ładnie powalczył, Amat, ale zagranie w pole karne, prosto padło, Szeszko sam na sam z bramkarzem, to się po prostu musiało tak skończyć, delikatnie, technicznie lobuje nad De Gea i tym samym stawiamy kropkę nad i, to jest 93. minuta, mamy wynik 3-0. No i to jest koniec, wciąż nie możemy uwierzyć w to, co dzisiaj wydarzyło się na naszym The Kuip.
kibice zarówno na stadionie, jak i przed telewizorami są w ciężkim szoku, no ale takie są fakty. Rozbijamy potężny Manchester United aż 3-0. Co więcej, to zwycięstwo jest w pełni zasłużone, no statystyki to potwierdzają. Historyczny wynik. Feyenoord pokazał, że warto stawiać na młodość, odnosząc to zwycięstwo. No nic dodać, nic ująć. Przecież renomowany i doświadczony Manchester ponosi upokarzającą porażkę. Nasi chłopcy mogą być dumni. A na pomeczowej konferencji prasowej Mauricio Pochettino przyznał, że ta porażka pokazała im miejsce w szeregu. Coś niesamowitego. Zgarniamy pierwszą nagrodę za pierwsze zwycięstwo w Lidze Mistrzów. 2 800 000 euro wpada na nasze konto. To jest coś wręcz nieprawdopodobne. Radosław Majecki w swoim debiucie, na dodatek w takim meczu przeciwko Manchesterowi, zachowuje czyste konto. No wielkie brawa. Ale zawodnikiem tego spotkania jest oczywiście autor 2 goli dla naszego zespołu, wypożyczony z RB Leipzig, napastnik Benjamin Szeszko. To było do przewidzenia, że Szeszko tak łatwo nie odpuści, będzie ostro rywalizował z naszym Santiago Jimenezem o pozycję najlepszego napastnika zespołu. Z tej rywalizacji możemy się tylko cieszyć. Zresztą na konferencji prasowej nasz menedżer, nasz Jurek, tylko potwierdził, że Benjamina Szeszko nie zamieniłby nawet na Harry'ego Kane'a. No i słusznie. W drugim meczu naszej grupy Juventus wysoko wygrywa na własnym stadionie z Monaco aż 4-1. I jeszcze pozostaje wyniki tej pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Jak można się było spodziewać, Ajax Amsterdam na własnym stadionie przegrywa z Realem 0-2. Po wielkich emocjach w Lidze Mistrzów powracamy już na krajowe podwórko. W Eredivisie tym razem gramy u siebie, a podejmować będziemy Almere City. To tegoroczny beniaminek i jeden z najsłabszych zespołów całej ligi. Dlatego tu interesuje nas tylko i wyłącznie okazałe zwycięstwo. No i jest efektowne zwycięstwo, wygrywamy bowiem pewnie i wysoko aż 5-1, ale przecież nie mogło być inaczej. To był jeden z najprostszych meczów ligowych w całym sezonie. Dla naszego zespołu hat-tricka skompletował Santiago Jimenez, a po jednym trafieniu dołożyli młodziutki Milambo i Moder z rzutu karnego w 92 minucie spotkania. Są zatem proste 3 punkty niestety, Ajax również uporał się ze swoim rywalem, wygrywa z FC Utrecht 1-0, no i z kompletem punktów przoduje w ligowej tabeli. Mecz z Almere City może i był lekki, łatwy i przyjemny, ale mimo wszystko trzeba wyróżnić MVP tego spotkania, którym może być tylko Santiago Jimenez. Hat-trick, do tego asysta, ocena końcowa dycha. Krótko mówiąc, Benjamin Szeszko strzela w Lidze Mistrzów, a Santiago Jimenez w Eredivisie. Choć skala obu rywali raczej nieporównywalna, Manchester United i Almere City łączy co najwyżej czerwony kolor strojów. Ten wrzesień 2023 roku w historii Feyenoordu zapisze się przede wszystkim tym wielkim zwycięstwem z Manchesterem United. A w Eredivisie rozgrywamy 3 spotkania, 2 wygrywamy, 1 kończymy remisem. W tabeli po 5 kolejkach jesteśmy na 2. miejscu za Ajaxem, prowadzącym z kompletem punktów. Zresztą w naszej grupie w Lidze Mistrzów też jesteśmy na 2. miejscu, choć tam oczywiście została rozegrana tylko 1 kolejka, ale nie czepiajmy się drobiazgów. To wszystko w tym odcinku, ja już serdecznie zapraszam Was na kolejny, w którym to już wejdziemy na najwyższe obroty. W Lidze Mistrzów zagramy z AS Monaco i Juventusem Turyn, a w Eredivisie gonić będziemy naszego największego i odwiecznego rywala, Ajax. Na koniec gorąco zachęcam Was do subskrypcji kanału, pozostawienia łapy w górę i komentarza dla zasięgów. Pozdro, dozo, hej!